Siemano, ja jestem Filip, a dzisiaj chciałbym Wam trochę poopowiadać o tym, co się u mnie tutaj zmieniło na hodowli, bo długo mnie nie było na YouTubie, bo byłem na wakacjach ogólnie i później mi się nie chciało nagrywać, no ale już wracam i chcę Wam tutaj przedstawić nowe rzeczy na hodowli, nowe zwierzęta, ogólnie co się zmieniło. A zmieniło się tutaj na przykład to, że młode gupiki, o te maluchy, ich jest dokładnie 3, reszta pewnie zjedzona. Zostały wypuszczone już do małego akwarium 19 litrów. Próbowałem się tutaj razem z rozborkami galaksy, czyli inaczej niebańskimi daniopyrłowymi. Ale to się nazywało akurat rozbora galaksy, więc ja tak będę mówił. Chociaż wolę akurat tą nazwę daniopyrłowy, bo to jest takie bardziej poprawne. No i jak widzicie, jeszcze są tutaj młode gupiki. Zatoczków jest niestety bardzo dużo, no wiem, ale ja tego nie umiem kontrolować, tej plagi. Nie wiem, jakieś pułapki na ślimaki chyba kupię, bo helenek nie chcę kupować, dlatego że helenki by mi też tutaj mogły zabić helmety, a ja nie chcę, żeby one mi zabijały helmetów, więc no po prostu jakoś to tak będę musiał zrobić. I jeszcze tu mam. No tu mam jeszcze taki specjalny pokarm dla bojownika, bo mam bojownika, ale on tego nie je. Ja mu podaję takie dla krewetek, tak jak dla krewetek ja mu podaję i on to woli jeść, a tym akurat karmię Florkę, jednego z moich kotów, bo on to lubi. No, znaczy ja jej tego nie podaję tak cały czas, tylko czasem jak tutaj przychodzi, to ja jej to po prostu lubię dawać, bo jej to też smakuje i to jest też dobre urozmaicenie. Oprócz karmy ma taki skład, ogólnie jest to z tropikala, a ja bojownika ogólnie karmię takim czymś, tylko że takimi małymi granulkami, o czymś tego typu. Ja to bardzo lubię jeść. Tutaj jeszcze mam helmety. Już to jest tylko akurat teraz widocznie jeden helmet, ale jest ich więcej, bo są tutaj aż 4 helmety. A oprócz tego, no tutaj musi być taka przegrzada z Lego niestety, dlatego że ja nie mam takiej zwykłej, a tutaj jest książę bojownik Spike, piękny, wielki po prostu osobnik, to jest sam z Half Moon. Był chory niestety, bo miał coś bakteryjnego, ja mu akurat teraz tutaj podaję mi jedzenie. I wcina, bardzo mi to smakuje. Akurat opis gatunkowy to może Wam zrobię kiedy indziej, bo teraz ja nie jestem w stanie Wam opisać bojownika, dlatego że się po prostu nie przygotowałem. Znaczy ja i tak gadam po prostu, to co mi przyjdzie do głowy podczas filmów, ale akurat na opisy to ja wolę się jednak przygotować. Ma bardzo szerokie płetwy. Proszę się na długopis, może nawet wezmę i Wam pokażę. Teraz sobie nie chcę chyba, ale obserwuję. To jest mądra ryba, to wcale nie jest tak, że ryby są głupie, tylko on jest naprawdę bardzo mądry. Ogólnie bojowniki są bardzo mądre. One rozpoznają właściciela, one się potrafią obrazić, jak nie poświęcamy uwagi. Od tej widzieliście, że sobie próbował zjeść. Ale akurat teraz on się długopisem nie chce bawić, więc po prostu tak zrobiłem. Tak zapływa. Już Wam nie pokażę tego raczej, bo się będzie odbijać, tylko zobaczcie, jak ma tutaj korzeń fajny. Jeszcze się odbija, więc Wam już nie pokażę na następnym odcinku może. I jeszcze, no tu widzicie to akwarium 19-litrowe, tutaj te moczarki mi się pięknie rozrastają. Uważam, że naprawdę to jest przepiękne, co się dzieje z tym akwarium. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak to teraz wygląda. Są tutaj takie muszelki ładne, różne. Jeszcze no, mamy tutaj samiczkę i samca tych gupików. Z tych młodych, co są teraz, są tylko samce. Jeszcze ta samiczka, o ta tutaj,
Tą, którą teraz zoomowałam sobie. O ta. Ta szara taka. No ta. Ona urodziła kilka młodych. Znaczy, no w zasadzie nawet nie kilka, tylko jakieś 30 ona chyba urodziła. Ja uratowałem 16, czy coś takiego. Więc naprawdę nieźle mam młode rybki, mam pełno ich młodych rybek, więc jestem z tego powodu bardzo zadowolony. No i ogólnie cieszę się z tego, jak to teraz wygląda. Cieszę się też z tego, że mam bojownika. Bojownik kosztował 30 zł, 39 w zasadzie, nawet kupiłem go w sklepie Akładzowie w Łodzi. Ja bardzo polecam ten sklep, ale niestety troszkę drogo tam mają. No bo jednak tam ceny nie są takie drogie, jednak tam ceny nie są takie tanie. Ale za te neonki po 2 zł, więc albo po 4, nie pamiętam już. Ale neonki się tam akurat opłaca kupować, bo to jest taniej niż na przykład w innych sklepach, gdzie ja kupię się tam w Szanowie i w różnych takich sklepach. No tutaj bojownik tak wygląda, mam już go dwa tygodnie będzie, w piątek. No bojownik już je, normalnie, wszystko jest ok. Kaputka Lego tutaj niestety musi być, ja wiem, że to nie wygląda estetycznie, ale jak bojownik widział inne ryby, to tak walił w szybę. I tak niestety tutaj już musi wyglądać. No to no już nie mam nic innego do powiedzenia teraz. Już teraz was może po prostu zostawię z widokami na to akwarium i niedługo już kończę film.